Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Dzisiaj podłączymy stare, dobre ZX Spectrum do współczesnego telewizora za pomocą kabla HDMI. Jak, zapytacie? Ano za pomocą tego sprytnego urządzenia o wszystko mówiącej nazwie ZX HD. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, firmą PCBWay, dostawcy wszelkiego rodzaju usług związanych z produkcją i montażem płytek PCB. Dzięki niej będziecie mogli wyprodukować przygotowany przez Was projekt, a koszt produkcji 5 sztuk średniej wielkości płytek to zaledwie $5. Przy okazji zajrzyjcie na stronę udostępnionych przez społeczność hobbystów projektów, gdzie znajdziecie sporo takich związanych z retro, także z komputerem ZX Spectrum. Zapraszam więc na stronę PCBWay.com, a my wracamy do tematu odcinka. Nie jest tajemnicą, że podłączenie komputera ZX Spectrum, w szczególności w pierwszych wersjach 1648K i Plus, gdzie mamy dostępny jedynie sygnał antenowy RF, który po podłączeniu do współczesnych telewizorów daje opłakane rezultaty, jest dosyć problematyczne. Co prawda zmiana tego sygnału na standardowy sygnał kompozytowego wideo jest raczej trywialna, ale po pierwsze nie wszyscy chcą rozkręcać swój komputer, a po drugie analogowy sygnał wideo w dzisiejszych czasach już nie jest tak fajnym rozwiązaniem jak jeszcze 10-20 lat temu. Późniejsze modele też nie są tak przyjazne, jakby mogło się to wydawać. Wszystkie mają nietypowe wyjście wideo DIN. 128K posiada wyjście kompozytowego wideo i RGB, plus 2 i plus 3 już tylko RGB, a konstrukcja kabli do nich nie jest wcale tak prosta. No i pozostaje też problem, że nasz telewizor musi posiadać odpowiednie złącza analogowe. Na szczęście tutaj, jak rycerz na białym koniu, wjeżdża właśnie przejściówka ZX HD, zaprojektowana, wybaczcie moją wymowę, przez Bena Verstiga z Byte Delight oraz przez Imre Jakliego, która swoją premierę miała w roku 2017. Przyczynkiem do jej powstania było pojawienie się taniej płytki Raspberry Pi Zero, która kosztowała wtedy około 20-30 zł, a która, jak właśnie widzę teraz, jest totalnie niedostępna albo kosztuje absurdalnie 200-300 zł, ale prawda jest taka, że pewnie sporo z Was ma w swoich szafach jedną czy dwie sztuki z lepszych czasów, albo osobno, albo zaszyte w jakichś retro akcesoriach. A teraz czasy mamy niestety masakryczne, jeśli chodzi o retro zabawę z elektroniką. Urządzenie to podłączamy do portu rozszerzeń w Spectrum, czyli tam, gdzie zawsze, bo innego miejsca przecież nie ma. Działanie ZX HD jest następujące. Jako że na wyjściu rozszerzeń widać wszystko, co dzieje się w komputerze, między innymi to, jak układ ULA odczytuje 50 razy na sekundę zawartość pamięci ekranu, to ZX HD może na żywo tą zawartość podczas odczytu podglądać i zapisywać sobie w pamięci Raspberry Pi. Mamy więc ciągle aktualizowaną kopię pamięci ekranu, na której podstawie można już stworzyć obraz na porcie HDMI. Ponieważ część oprogramowania, głównie DEM, wykorzystuje spektrum, można powiedzieć, naprawdę na maksa, by idealnie odwzorować na wyjściu HDMI to samo, co pojawia się na wyjściu analogowym, procesy w Raspberry Pi muszą działać z idealną synchronizacją, zmiana do zmiany w pamięci równo z układem ULA. Na szczęście udało się to uzyskać dzięki, jak wspomina Ben, geniuszowi Imre, który tak naprawdę wykonał większość ciężkiej pracy przy tym projekcie. Jednakowoż spektrumy posiadające 128 KB pamięci posiadają dodatkowe możliwości i posiadają dodatkowe miejsce w mapie pamięci, w którym może znajdować się pamięć ekranu. Znowu mogą się zdarzać sytuacje, że oba te miejsca są przez programy, głównie znowu DEMA, wykorzystywane naraz poprzez przełączanie 50 razy na sekundę źródeł obrazu z jednego obszaru pamięci na drugi. Z takim zachowaniem był niestety problem, bo Pi musiałoby budować w swojej pamięci nie jeden, a dwa bufory ekranu i to 50 razy na sekundę, a to już było niestety dla Pi Zero niemożliwe ze względów wydajnościowych. Imre wpadł tutaj jednak na kolejny genialny pomysł i zastosował tryb Interlace, w
tym trybie, jeśli ZX HD wykryje, że jest taka potrzeba, to znaczy, że spektrum zaczyna bardzo szybko przełączać wyświetlane obszary pamięci. Zostaje ona, przejściówka ZX HD, przełączona w tryb przeplotu i wysyła na zmianę obraz z jednego i drugiego obszaru pamięci, ale telewizor, wykrywając ten tryb, tryb przeplotu, wyświetla te oba obrazy jednocześnie. Gdy taka potrzeba zanika, ZX HD wraca do normalnego trybu pracy, bo może, jak pamiętacie jeszcze z dawnych czasów i VHS-ów, tryb przeplotu może powodować dziwne artefakty w wyświetlanych na ekranie szybko poruszających się obiektach. Twórcy tego produktu myśleli też o zaimplementowaniu emulacji układu AY i dodania dźwięku do obrazu i o innych bajerach, ale P-Zero było do takich zabaw niestety za słabe. Być może powstanie wersja oparta na nowszym P-Zero 2 z różnymi bajerami, ale w tym momencie to jest tak naprawdę takie pisanie palcem po wodzie. Jednakowoż ZX HD obsługuje jeden dodatkowy bajer. Wspiera standard ULA+. Co to jest ULA+, zapytacie? To zamiennik standardowego układu ULA, który został przygotowany na potrzeby klonów ZX Spectrum, posiadający rozszerzone możliwości graficzne, m.in. poszerzoną paletę do 260 kolorów i możliwość wykorzystywania naraz 64 z nich. ULA+ stała się z czasem standardem wykorzystywanym w implementacjach Spectruma na FPGA, jego emulatorach i urządzeniach typu ZX HD, no i współczesnych też zamiennikach dla układów ULA, takich wkładanych do komputera. Także możemy się cieszyć na ZX HD sporą ilością starych gier przerobionych na nowe palety kolorystyczne, no i oczywiście nowymi kolorowymi produkcjami. Jako że obecnie dostać P-Zero, jak mówiłem, jest praktycznie niemożliwością, od pewnego czasu zamiast całego urządzenia zbudowanym takowym można kupić takie do samodzielnego złożenia, dokładając własne posiadane przez siebie P-Zero. Na stronie producenta znajdziemy, rzecz jasna, odpowiednie oprogramowanie, które trzeba zgrać na kartę SD, manuala i całą masę dodatkowych informacji i linków do oprogramowania korzystającego ze wspomnianej wcześniej ULA+. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przetestował ZX HD nie tylko ze współczesnymi telewizorami i monitorami HDMI, ale także już trochę retro monitorem LCD 4x3. Być może ciekawi Was jeszcze kompatybilność urządzenia. Działa ono zarówno z spektrumami małymi, czyli 16K, 48K i plus, jak i z dużymi, czyli 128K, plus 2, plus 2A, plus 2B i plus 3. Przy czym urządzenie samo wykrywa, do jakiego modelu komputera jest podłączone. Działa także z klonami Harlekin i częścią innych klonów. ZX HD jest przelotowy, dlatego można do niego podłączyć bez problemu inne rozszerzenia, takie jak na przykład płytka z AY, interfejsem Kempston, czy jakiś tam DivMMC czy DivID. Oczywiście należy tu pamiętać o ograniczeniu prądowym. Sam ZX HD pobiera zaledwie 0,14 A, także spokojnie można do niego podłączyć niejedno kolejne rozszerzenie. W sumie, patrząc na tabelę poboru prądu, którą również udostępniono na stronie Byte Delight, nie mam bladego pojęcia, jaki wielki pociąg rozszerzeń trzeba by podłączyć, zbudować, by przeciążyć prądowo spektruma. Zresztą, jeśli interesują Was jakieś dziwne kombinacje, zapraszam do kolejnej tabelki, tabelki kompatybilności na tej samej stronie. Reasumując, można powiedzieć, że ZX HD to naprawdę idealne urządzenie dla posiadaczy ZX-ów, szczególnie tych, którzy nie chcą w domu trzymać telewizorów CRT. Ma tylko dwie, no może trzy wady. Pierwsza z nich to cena, wynosząca około 420 zł bez Raspberry Pi, czyli całkiem sporo, jak na coś, co ma robić nam tak naprawdę za kabelek HDMI, ale z drugiej strony już nie tak dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że rozszerza nam ono możliwości spektruma o standard ULA+. Drugi problem to oparcie projektu o P-Zero, które raczej już nigdy nie będzie dostępne, bo jeśli już cokolwiek będzie dostępne, to raczej będzie to dostępna płytka P-Zero 2, której projekt jeszcze nie wspiera. Jeszcze, więc mamy tu nadzieję, że kiedyś wspierać będzie, przynajmniej tak hintują nas jego twórcy. Trzecia, być może wada,
Zawsze przy takich projektach rodzi się we mnie pytanie, czy nie można by zainwestować tych samych pieniędzy i kupić sobie na przykład Pi400 i mieć funkcjonalnie identyczne urządzenie, tylko oparte o pełną emulację. Szczególnie w przypadku ZX Spectrum, którego używanie oryginału, którego używanie jest dosyć uciążliwe. Chociaż ZX Spectrum ma w sobie jakiś taki czar i może nie warto rezygnować z oryginału. No tutaj mam ewidentnie, jak zwykle, pewien kryzys egzystencjalny. Ale to już zostawiam Wam. Możecie się podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach. Zapraszam Was również do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Oczywiście do subskrypcji. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Borg Retrogralnia.